Kolejny dzień na szkolnej. Cholera jasna. Słucham. Mam pytanie. Czy tęsknisz za Wojtkiem? A co cię obchodzi? Nagrywasz? Nie. Tak po prostu dzwonić. Nie, nie. Nagrywasz, aby kurwa było ha, 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 tak? Powiedz prawdę. Powiedz prawdę. Co? Tak. Ale ty co nagrywam? No, wywiady. Nie kłam, nie kłam, bo ja słyszę pokłosi, bo głosi pokłosia. Wiesz? Wiesz? I wiesz co? Nie kłam, tylko powiedz tak nagrywam. Tak. I chcę wiedzieć. Tak? Nie, nie nagrywam. Wiesz co? Nie pierdol głupot, boś mnie wkurzasz. Nie pierdol. Nie myj mnie małego, nie myj mnie małego dzieciaka, bo będziesz zaraz ha, 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 robić jak ogier rzeć do kobyły. Co? Ja nie nagrywam, to powiem. Nie, wiesz, kto nagrywa? To Bogiem nie nagrywam. Wiesz, to ty w Boga wierzysz? Nie obrażaj Boga, bo będą ciężki grzech. Wiesz? Wiesz? No. Nie umrę, tylko tak. Ale ty w Boga wierzysz? Nie, wiesz, człowieku. Wiesz, tobie Bóg to jest, wiesz kto. Tak jak wziąć ręcznik, plecy wytrzeć, czy jak coś. Wiesz, bo ty z Białegostoku jesteś, to wiesz. No. Nie będę cię obrażać, wiesz, i tak dalej, ale wiem, jaki jesteś. Nieakuratny jesteś. Nieakuratny jesteś. Nieakuratny jesteś. Tak. Bo widać już po głosie, po kłosie. Tak. Ale ty mówisz, że jestem nieakuratny. A to musiał być akuratny. Wiesz. Więc to, nie będę z tobą rozmawiać. Do widzenia. Aby ty go wywiadł. Widzisz? Ale na koniec pozdrowił cię. Co? Na koniec pozdrowił cię. Ja nie chcę ich pozdrowić. I tu chcę powiedzieć, nie dzwońcie do mnie. Ja proszę was. Nie. Daj na głośnik. Ten sam? Nie, inny. No to trzeba było odebrać. Nie chcesz? No, pokój mnie rozmawiać. No to proszę, powiedz apel. Ja proszę was, nie dzwońcie. Bo nie chcę słyszeć, kurwa, waszych głosów. Nie chcę słyszeć wasze rozmowy. Nic, zero. Telefon będzie wyłączony. Trzeba będzie inny telefon znaleźć. Jak Sławek przyśle kartę, założę do innego numeru telefonu i tam nie będziesz wiedzieć numer, nic. A ten będzie wyłączony, tylko nie trzeba będzie, będę dzwonić i tak dalej. Dziękuję za tę wypowiedź. I powiem, że chcę spokoju, w ciszy, w radości, miłości swojej, z Bogiem, Matką Boską, odejść, odejść. Wy mówicie, że ja płaczę, ryczę. Jak nur i nie ryż. Tak. Ryczę. Bo sam ciebie, was posadzić w szereg ścianach i wy będziecie... A na własne życzenie? Będziecie ryczyć. Nie chcę ni od kogo życzyć. Ja mówię na własne życzenie, bo miałeś Tomka, to pognałeś go. Przepraszam A bardzo. A zawsze można było do kogoś tak zwaną gębę otworzyć. Przepraszam bardzo, żeby on nie chlał piwa. Wódki i wina. Ja go by nie pognał. A zobacz, a był Wojtek. I wąchał, i pił. I gnałeś go, ale a wracał. Przepraszam, i przyjmowałeś. To samo, kurwa, będę wszystkich robić. No to widzisz. No, to samo będę wszystkich robić. Dlatego, że kurwa dla mnie nie... To nie jest smak. Ja ciebie rozumiem. No to Jak rozumiesz, to dlaczego bronisz mnie? Ja nie bronię. Wręcz przeciwnie. Ja nie bronię. Tobie, Tomek, ja też pytałem Tomka. Wyraźnie powiedziałem. Tomek, rozmawiał Jarek z tobą? Nie! On nie zrozumiał to, co do niego powiedziałam, a później ci później ci potwierdził. Nie. Ale to teraz powiedz mi jedną rzecz jeszcze. To dlaczego ty mnie obrażasz? Nie chcesz, żebym przyjeżdżał, to nie będę przyjeżdżał. Nie ma problemu. Bo ty płaczesz, że nie masz do kogo się odezwać.
Ja mogę nie płakać. No to ja nie mogę płacz. Śmiać się, bo to dla mnie śmiech, radość, wesołość. Tak, wy to robicie. Menele, trele. Radzisz sobie, zakupy zamawiasz, wszystko gra i burczy. No, a ja nie będę zamawiać zakupów i koniec. A to nie zamawiaj. A to... Masz odkręć. A to co, nie umiesz odkręcić? Do czego ja ci jestem potrzebny, żeby mleko ci odkręcać? Nawet do tego? Ja nie mam siły. No to nie masz siły. To nie obrażaj ludzi. A, tylko ci, nie to, mają... To ci będą pomagać. To nie mają prawo mówić. To ci będą pomagać. Do tego dążę. To nie mają mówić. Knur, ostatnie chuj polski i tak dalej. Ale ja do ciebie tak a nie mówię. A mnie kurwa morda. Ale ja do ciebie tak nie mówię, więc tak. Nie masz kurwa... Nie! Nie, nie mówię, więc nie obrażaj mnie, bo będziesz siedział tu sam naprawdę. W czterech ścianach w końcu. Nie. Przyjechałem zobaczyć jedną sprawę. Przyjechałem zobaczyć, czy jak się masz. Nie. Widzę sobie radzisz. Zakupy reklamówek kupa, mleczka nawalone, 2 kilo cukru w reklamówce, pomidorki, wszystko masz. Zamówiłeś i sobie rządź. Rozkazuj teraz. Komu chcesz? Rybką możesz rozkazywać. To nie moje rybki, mogę zabierać. No, nie twoje. No. A zabiorę, to powiesz, że złodziej, nie? Nie, nie powiem. Nie, znamy się. Najważniejsze mleczko. O. Masz to, na co zasługujesz, no. Nie obrażaj nikogo, to ci będziesz miał dużo tutaj pomocników. Klęcz! Nie, nie, klęcz. Pozwalaj, chlej! Ale nie, ja tu z tobą nie mieszkam. Rób sobie, co chcesz. Jest pismo, plan, Jareczku, czytałeś, że ty masz opiekować się kim? Powiedz sam. Kobietami. Jakimi? Cichodejkami. Nie, powiedz. Tak się nie mówi na kobiety. Nie. Bo to tam drążek postawicie, postawisz na górze, na strychu, moje ubranie i mamy wech, a będą i będziesz się opiekować. Będziesz pieniądze brać. Mhm. Many, many. I tobie będę przywozić. Nie, ja będę w jamie leżeć. No to do jamy będę wrzucał. Nie. No tak. Ja nie potrzebuję. Po śmierci? Chcesz te? Nie chcę. Chcesz rzucić? Nie chcę. Możesz brać. Możesz do pieca wrzucić. To wrzucaj, masz. To sobie wrzuć, to nie moje. Masz. Że ja mam wrzucać. No, wrzuć. No. Proszę bardzo. Także miłego dnia, Krzysztofie, życzę. Człowiek powiedział, masz rozpalić w piecu. Co ja jestem? Kurwa, ty jesteś gospodarz. To sobie pal. Ha, 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 ha. Tak dobra. No, sługę sobie znalazłeś? No. Sługi to wiesz gdzie. No. Tomek ci powiedział gdzie. Napij się mleczka i sobie rozpal. Bo menele broni. Aha, no. Czyli menelem dalej jestem tobie, tak? Tak? Przed chwilą mówiłeś, że nie będziesz obrażać. Ja nie obrażam. Tomek powiedział. To ty przed chwilą powiedziałeś. A jak Tomek powiedział? To do menele nie masz pretensji. No ja... Chodź, ja... Chodź, chodź! Ty ja... jesz, czy nie? Ja sobie wyjaśniłem tą sprawę. A z tobą dalej nie mogę wyjaśnić. Więc sobie gospodarz sam tutaj. Rozkazuj, kurwa. Rybką ci powiedziałem. Nie. O. Ja chcę z tobą żyć w zgodzie. Nie ale da się ty... z tobą żyć w zgodzie, bo ty mnie obrażasz. Ale ty nie dajesz się. Bo nie da się z tobą żyć w zgodzie. Nie, ze mną da się żyć. To dlaczego ty mnie obrażasz? Trzeba bronić menelu. Dlaczego ty mnie obrażasz? Ja cię nie obrażam. Nie? Nie. Ile razy ci to udowodniłem? Ile razy ja tego nie... nagram też jak obrażasz. Ale co to ja... Bo ja przemyślałem, co to, że ja nagram, jak sobie dam kartę, ty... Jep! Nie ma. Nie ma obrażania. Nie. Tak. A no to jak, w jaki sposób ja cię obrażam? Sam wiesz, dokładnie. Aha, no. To niech tobie ludzie powiedzą, zadzwonią. Najlepiej. Niech do ciebie zadzwonią. Do mnie dzwonią, napisali list. Ja ci powiedziałem, co napisali. To dlaczego nie przywieźli? A po co mam to przywozić tobie? A, ja, bo boisz się! Ja powiedziałem, że tych listów czytać nie będę. Bo boisz napisali się. O tobie. No. Nie, o mnie nie. A to, co ludzie napisali, to jest prawda. Nie, nie, prawda, kłamstwo. Tak. Nie. A, no to, a jak do ciebie piszą, to jest prawda, tak? A jak do mnie piszą, to już nieprawda. No to kurwa. To jak się macie przeczytać list, co do ciebie napisane. No to ja ci przywiozę. Kiedy? Następnym razem. Nie wiem kiedy, jak będę miał ochotę i czas i zajadę. A, ochotę. Tak. To lepiej nie przyjeżdżę, jak zdechnę to przyjeżdżę. No może i wtedy przyjadę. Dobra. Dobrze, dziękuję, no. Do widzenia. Jak zdechnę to wtedy przyjeżdżę, dobra? Dobra. 2 kilometry od grobu stój. Dobrze, tak bo będzie. Stałeś, jak Wojtek nóżki wyciągnął, to
I to nóżki nie wyciągnął, tylko żyje, a zrobili, że kurwa z ludźmi, że Wojtek nie żyje. No, a ty dalej. Żyj w tym przekonaniu. Dziękuję, do widzenia.